nami już kolejny koń prezentowany przez stadninę pana Tomasza Kardacza z miejscowości Bukwałt w województwie warmińsko-mazurskim. Sweet Chaka, polski koń sportowy, urodzony 10 maja 2019 roku. Sweet Chaka prezentuje pani Katarzyna Goryszewska. Sweet Chaka to półsiostra klaczy serduszko, którą widzieliśmy w grupie klaczy dwuletnich. Tym razem jest to rodowód nieco bardziej ustabilizowany. Serduszko była po ogierze trakeńskim. Sweet Chaka to córka Oldenburga, ogiera Chakonan, ogiera, którego polska część kariery sportowej była ściśle związana ze stadniną państwa Lewickich z miejscowości Pogorzelica w województwie zachodniopomorskim. Chakonan został przez nich zakupiony jako roczniak od Paula Schockemühle. W turniejach jeździeckich zaczął uczestniczyć dopiero jako koń pięcioletni, ale cierpliwość się opłaciła. Jako sześciolatek i siedmiolatek był najlepszym skoczkiem w Polsce. Dwa złote medale Mistrzostw Polski Młodych Koni. Następnie rozpoczął starty w konkursach zaliczanych do światowego rankingu. Do wszystkich tych sukcesów poprowadził go Marek Lewicki. Jako koń ośmioletni został sprzedany zawodniczce z Tajwanu, która na stałe trenuje w Niemczech. Była to transakcja roku, najdrożej sprzedany koń sportowy z naszej hodowli w tamtym sezonie. Sukcesy Chakonana w sporcie oczywiście nie przeszły bez echa wśród hodowców. Również na naszych wystawach hodowlanych widzieliśmy jego potomstwo. Były to klacze Fight Hill, którą zobaczymy za moment, a także klacz Zanana Blue. Chakonan to oczywiście syn Chako Blue. Kilkakrotnie już tutaj opowiadałem o tym aktualnym liderze światowej listy rankingowej najlepszych ojców koni do skoków przez przeszkody. Chako Blue ma rodowód bardzo skonsolidowany. Zarówno jego ojciec, jak i matka reprezentują ród ogiera Cordelabrie, a w rodowodzie matki tkwi duży dolew pełnej krwi angielskiej. Ogier Godavari, który jest synem Folbluta Paroleport, który był użytkowany również w hodowli polskiej. Matka Chakonana, klacz Gold Anna, po ogierze Kanan. Już też miałem okazję wspominać, że to swego czasu lider światowej listy rankingowej najlepszych koni do skoków przez przeszkody, ojciec mistrza olimpijskiego Wałacha Nino di Bussonnier, a także mistrza świata koni sześcioletnich ogiera Apikachu de Mus. Następna matka Goldless, koń, który startował w konkursach skoków 120 cm, po ogierze Dimenos i następna matka po ogierze Sandro. To także wielka gwiazda hodowli Paula Schockemühlego, ogier bezpośrednio po Folblucie, po Sacramento Song, który umocnił w hodowli skokowe odgałęzienie tego rodu założonego przez tego Folbluta. Sandro między innymi dał syna, który zdobył Puchar Świata w skokach przez przeszkody. Był to dosiadany przez Markusa Enninga Sandro Boy. A matka Sweet Chaki, klacz Sweet Lady II, to córka hanowerskiego ogiera Roland, ogiera z kolekcji ogierów pana Remigiusza Makowskiego, stadnina koni Opypy. Roland w swojej karierze sportowej doszedł do poziomu konkursów klasy C.
mimo że był to ogier kalibrowy, rosły, niesie w sobie całkiem spory dolew krwi angloarabskiej, bo pochodzi od w linii męskiej od polskiego angloaraba Ramzes, a druga matka jest po ogierze Galan, który jest synem araba Gazala. Następna matka Silvana po Silvio, który przeszedł do historii hodowli koni sportowych, dając Wałacha Shutterfly, swego czasu najlepszego skoczka świata. Konia tego dosiadała Meredith Michaels Berbau, pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, Amazonka reprezentująca Niemcy. Silvio to dalej Sandro. Mamy więc tutaj w rodowodzie prezentowanej klaczy inbred na tego bardzo ważnego dla światowej hodowli ogiera sportowego. I następna matka Evita po ogierze Esprit, ogierze ze stada ogierów w Cele, który w swojej karierze hodowlanej dał m.in. Wałacha E.T., na którym austriacki jeździec Hugo Simon zdobył Puchar Świata w skokach przez przeszkody. Chaconan był ogierem bardzo kalibrowym, bardzo rosłym i takież też potomstwo w większości dawał. Ponieważ zostały nam do oceny zaledwie dwie klacze, mogę już więc powiedzieć, że prowadząca w tej chwili Kadiavanta, numer katalogowy 28, może szykować się już do dekoracji. Prosimy o to, żeby była gotowa do dekoracji Kadiavanta numer 28. Dziękujemy bardzo. W katalogu mam też napisane, że w typie bierzemy pod uwagę i kondycję, i przygotowanie. To wszystko jest przygotowane. Troszkę brakuje nam w typie takiej sportowości, takiej troszkę więcej konia, bym powiedział. Troszkę jest jednak mało harmonii, o to najlepsze słowo. Dlatego za typ 6,5. Tu ciut ciężka głowa, ta osadzenie szyi, wejście głowy w szyi. Chcielibyśmy jednak, żeby to było troszkę więcej harmonii w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o pokrój, troszkę mało czyste są stawy i tu już parę, chyba trzeci czy czwarty koń, którego dzisiaj spotkaliśmy, że ma kłopot przednie kopyto źle skontowane. Tak jak kozie kopyto jako źrebie, troszkę przegapione na początku, jak jest jeszcze przy matce, potem jest to trudno skorygować. Widać, że tu hodowcy o to próbują zadbać, kując już tego konia, ale jednak jest przełamanie w kącie. Widać, że jest kość kopytowa gołym okiem, bez robienia zdjęcia rentgenowskiego. Widać, że jest trochę przemieszczona. To musimy wziąć wszystko pod uwagę, dlatego 6,0 za pokrój. Skoki luzem 7,8. Staranna, dość idąca do tej przeszkody, ale brakuje nam takiej dynamiki w tym wszystkim. Troszkę jest przyciężkawa, co wynika też z tego galopu, który też jest za mało pod górę, za mało ekspresji odzadu. Ona troszkę jest poza kondycją, więc jeszcze troszkę trudniej jest jakby znaleźć odpowiednią ilość siły do bardziej wyniosłego galopu i dobrego skoku. Za skoki 7,8, za galop 7,5. Dziękujemy bardzo. .712 to łączna nota dla klaczy Sweet Chaka. A przed nami już numer katalogowy 36, jej półsiostra po tym samym ojcu Fight Hill.
ponieważ pozostał nam do oceny już tylko jeden koń, możemy już więc powiedzieć, że oprócz Kadiawanty na pewno do dekoracji może się szykować Mon Cheri.